Nie ma co ukrywać, zostałem przytłoczony. Ale zanim o tym zacznę opowiadać, to poznajcie partnera tego odcinka. Partnerem tego odcinka jest sklep k4g.com. Jeśli szukasz gier w dobrych cenach, to warto sprawdzić ich ofertę. Wpisz nazwę tego, czego szukasz i się przekonaj. Sklep posiada mnóstwo pozytywnych opinii oraz 24-godzinne wsparcie dla swoich klientów. Jeśli więc planujesz coś kupić, to spróbuj u nich. W ten sposób wspierasz także mój kanał. No i pamiętaj, użyj kodu LIPAY, aby uzyskać dodatkową 10% zniżkę. Okej, skoro partner jest już znany, no to spójrzcie. Ile tego wszystkiego jest? To są patch notesy serwera testowego, który po obsuwie wystartuje dopiero dzisiaj, czyli 24 lutego o godzinie 19:00. Miejmy nadzieję. W głównej mierze w tych patch notesach mamy poprawki wielu naprawdę rzeczy. Jest kosmiczna ilość poprawionych błędów. Ale ja tych rzeczy nie będę omawiał, ponieważ wiecie, jak z tymi błędami w New World jest. Można by to w zasadzie podsumować w taki sposób, że jeżeli pomyślisz o jakimś błędzie, to w tych patch notesach on jest naprawiony. Ale czy on będzie naprawiony naprawdę? No to dowiemy się dopiero, gdy wejdziemy do gry, więc pozwolę sobie to odpuścić, a zajmę się tymi rzeczami, które w moich oczach są po prostu najważniejsze. Więc od samej góry przeskrolujmy sobie do ekspedycji. W ekspedycjach mamy jedną fajną zmianę, myślę, dla osób, które korzystają z Pathfindera, które często wchodzą na ekspedycje z randomami. Od teraz, jeżeli dołączycie do jakiejś ekipy, która już jest w środku, która szuka piątego gracza, to jeżeli wejdziecie przez Pathfindera, przez Group Findera, to będziecie mogli zostać automatycznie przeteleportowani do swojej drużyny, do ekspedycji. Nie będzie trzeba biegać nie wiadomo jak dużo, nie wiadomo jak daleko. Do tego kolejna zmiana, o której już mówiłem w poprzednim materiale, dotyczy mutacji i rezistów na obrażenia elemental, czyli ogień, lód, natura czy próżnia. Te redukcje, które wnosiły 50-75% w zależności od tego, jaki był poziom mutacji, zostają kompletnie zdjęte, więc magowie będą mogli w końcu rozwinąć skrzydła. Dalej przejdźmy do kombatu. W grze pojawi się, czy na serwerze testowym pojawia się nowa runa. Firestorm jest określona jako tornado, które uderza wszystkich przeciwników na swojej ścieżce. To są swego rodzaju bodajże kopnięcia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja osobiście nie lubię jakichś takich sztuk walki, kopnięć, tego typu rzeczy w grach MMORPG. Jakiś mam taki uraz, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dalej. Mitigation formula. Zmienia się przelicznik wartości obrażeń w zależności od tego, jaki kto ma poziom gear score'u. No nie jest tutaj opisane dokładnie, jakie wartości, ale to też zobaczymy sobie już na serwerze testowym. Podejrzewam, że w momencie wyjścia serwera testowego albo już teraz te przeliczniki są znane i gdzieś to można w internecie poszukać, ale jeszcze do tego po prostu nie dotarłem. Do tego też się zmienia się skalowanie fortifya, czyli umocnienia, i renda, czyli rozdarcia, w zależności od tego, jaki gracz ma armor rating, czyli ile tego armora ma. I tym samym też kapy fortifya i renda zostają zwiększone. Kolejna bardzo ważna rzecz dotyczy kryta. Szans na obrażenia krytyczne i obrażeń krytycznych, ich wartości. Zmieniają się wartości bazowych szans na kryta o 6% dla Firestaffa, Void Gauntleta i Ice Gauntleta, o 2% dla łuku i o 4% dla wszystkich innych broni. Razem z tym zmienia się przelicznik damage'a krytycznego, przez co finalnie ten damage krytyczny będzie niższy, i zmienia się zasada, na jakiej podstawie nalicza się szansa na kryta. I teraz to będzie działało w taki sposób, że szansa na kryta, każde uderzenie, które nie jest krytem, będzie zwiększało szansę na uderzenie krytyczne o bazową wartość właśnie kryta, jaki jest na broni. Totalnie zagmatwane. Finalnie reasumując, chodzi o to, że kryt będzie nieco słabszy, a w zasadzie te bronie, które nie muszą krytować,
w których ten kryt nie jest jakoś jakiś bardzo istotny, no to tych krytów tam będzie kompletnie już jeszcze mniej. Ale te bronie magiczne, te bronie mocne, po prostu ten kryt nie będzie tak potężny, jak potężny mógłby być, ponieważ mamy dużo buffów, jeżeli chodzi o bronie magiczne, o których dowiecie się już za chwileczkę. Equip Loads. Tutaj jest kolejna bardzo ważna zmiana. Dotyczy się tego, że gdy ubieraliśmy Heavy Armor na siebie dotychczas, to nasz Crowd Control, czyli całe CC, ruty, slowy czy stuny były wydłużone o 20%. Teraz już tego nie będzie. W zamian za to ciężki armor będzie miał skrócony czas trwania statusów kontroli tłumu, czyli tego CC o 20%, i medium armory też będą miały skrócenie tego czasu trwania, ale o 10%. Tutaj pominąłem jedną rzecz, bardzo ważną rzecz, PvP Enemy Persistent Spell, co oznacza, o tym też mówiłem w poprzednim filmie, że pojawią się kolory umiejętności przeciwników i sojuszników, że będzie można skille przeciwników odróżniać, te AOE skille, które będą gdzieś tam leżały sobie na ziemi. Dalej mamy w generalu kolejną ekstremalnie ważną rzecz. Grit. Grit, który był przy 300 punkcie siły, zostaje zabrany stamtąd i zostaje przeniesiony do 300 punktów kondycji. I to jest bardzo, ale to bardzo duży cios dla wszystkich bruzerów, ponieważ no, już dudnienie bruzerem nie będzie po prostu tak łatwe i to jest pierwszy ten game changer, jeżeli chodzi o metę. Tutaj się przez tą zmianę może się zadziać naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dalej przejdźmy sobie do weapon update'ów. Taunt. To jest bardzo ciekawe, ponieważ paleta tanków nam się bardzo mocno poszerzy. Otóż Taunt Gem będzie kompatybilny z innymi brońmi i z innymi abilitkami niż był do teraz, czyli z innymi umiejętnościami. I tutaj mamy wymienione Calamity Counter będzie tauntował, Mighty Gravel będzie tauntował, Maelstrom będzie tauntował, Cyklon będzie tauntował, Incinerate, który jest umiejętnością z Firestaffa, będzie tauntował, Windchill, czyli z Ice Gantleta, będzie tauntował, Scream, czyli z Void Gantleta, Blast Shot, czyli z Blunderbussa, tak? Tutaj jeszcze był Spear, oczywiście Młot, Great Axe i Greatsword. Więc to jest też bardzo, ale to bardzo ciekawa zmiana. Dalej, bronie magiczne, tutaj muszę o tym powiedzieć, bo to jest zmiana dosyć istotna w późniejszym etapie, jak sobie będzie patrzeć na zmiany, że bronie magiczne nie będą zużywały many na lekkich atakach i to też się tyczy life staffa, tam jest zmiana w perku. I do tego, tutaj jest bardzo ważna informacja, ponieważ są buffy i nerfy na konkretnych umiejętnościach. Ja wam to przeczytam procentowo, o co chodzi, będę używał nazw w języku angielskim, bo nie mam wszystkiego w głowie, więc, ale przedstawię wam tutaj, o co chodzi. Tak czy inaczej, cały zamysł polega na tym, że bronie, które zadają bardzo duże obrażenia, nie będą powodowały staggera, czyli wytrącenia zachwiania. Z kolei bronie, które mają robić CC, czyli ten crowd control mają wpuszczać, mają robić mniejsze obrażenia. Dlatego właśnie Warhammer Shockwave ma zmniejszony damage z 80% na 60%, Wrecking Ball ma zmniejszony damage ze 130% na 90%, Clear Out ma zmniejszony damage ze 115-100%, Path of Destiny ma zmniejszony damage ze 100% do 70%. Dalej, miecz i tarcza, Shield Bash, Intimidating Bash Upgrade ma zmniejszony damage ze 100% do 75%. Shield Rush damage jest zmniejszony ze 125% do 100%. Shield Rush Improved Rush Weaken jest zwiększony z 10% do 20%. Leaping Strike damage reduced ze 150% do 100%. I Reverse Stab już dłużej nie staggeruje. Spear Javelin ma zmniejszony damage ze 125% do 80%. Perforate Final Upgrade Impactful Strikes no longer staggers and was rewarded to inflict a stack of 10% weakened for 5 seconds on each successful hit. Czyli ten upgrade tego konkretnego perka się zmniejsza i będzie można wbić 30% weakena.
Dalej, sweep, knockdown, attack damage został zmniejszony z 75 do 45%, czyli to dobicie zostaje zmniejszone. Dosyć spory nerf. Dalej, greatsword. Calamity counter ma zmniejszony damage o 20%, steady fast strike, first attack damage reduced z 70 do 40% i skyward slash, ten pierwszy atak tutaj, tak jak w poprzedniej umiejętności, jest zmniejszony z 80 do 50%. I też naprawdę zostało dosyć mocno to zamiecione. W rapierze tak zwany Flourish już nie będzie staggerował i w rapierze Flourish Final Upgrade, czyli ten Finalize Upgrade, nie będzie też już staggerował, ale został zreworkowany do tego, aby wbijać staki krwawienia. Więc to coś tam się będzie ładnie to w drzewku składało. Greataxe, tutaj nerfy. Rip, pierwsze uderzenie z ripa, zmniejszony damage z 70 do 60%. Gravity Well, to uderzenie w mele, takie przeciągnięcie z 99% na 25% zjechane. Damage vortexowy zostaje zmniejszony ze 125% do 100%. I Gravitka Perk zostaje zmniejszony damage ze 100% do 50%. I tutaj dodam jeszcze jedną informację, że Gravity Well, czyli rzut, tak, Gravitka ta ściągająca, zmienia się w atak zasięgowy. Do teraz było tak, że to był atak w zwarciu, już teraz będzie zasięgowy, tak jak być powinno od początku. Feral Rush, pierwszy atak ma zmniejszony damage z 115 do 80%. Łuk ma Evade Shot Damage Reduced, czyli Evade Shot ma zmniejszony damage z 25% do 90% i Rapid Shot też nie będzie staggerował. Muszkiet Stopping Power ma zmniejszony damage z 120% do 90%. Tutaj już przy muszkiecie też dodam, że zmieni się sposób celowania, przez co muszkiet będzie cięższy w celowaniu na PvP. Na PvE nie będzie to przynosiło żadnych zmian tak naprawdę, ale na PvP będzie ciężej, więc muszkiety już nie ma takie super łatwe. Ice Gauntlet, Ice Spiky nie będą już staggerowały, czyli nie będzie tego wytrącenia z równowagi. Void Gauntlet, Scream ma zmniejszony damage o 30%. Przy Blunderbussie mamy same fixy, czyli głównie chodzi o mortar, tam jakieś blokowanie, zmiany broni itd. itd. To wszystko będzie już działało podobno. Łuk. Mamy update przy abilitkach. Penetrating Shot, Deep Strike Upgrade ma zmniejszony damage z 20 do 15%, Long Range Passive z 15 do 10%, Opening Strike Passive z 20 do 10% i Finishing Shot Passive z 20 do 15%, czyli generalnie nerf tych abilitek, które wymieniłem. Też jakiś naprawiony, ładny, mały błąd. I teraz przejdziemy do konia tych patch notesów. Firestaff. Moi drodzy, Pillar of Fire generalnie będzie bił na większym obszarze o pół metra, będzie szybszy, bo zmieniają się klatki, zmienia się klatka z tego, jak ta umiejętność będzie wypalana, i, ale w zamian za to zmniejsza się damage o 5%, co jest bardzo tam małym zmniejszeniem. I do tego upgrade First Strike Upgrade zmienia zasady swojego działania i teraz nie będzie bił o 40%, bodajże było także 40% mocniej, gdy przeciwnik miał pełne HP, tylko teraz będzie zadawał dodatkowe 5% damage'a za każdy stack Smoldera. I teraz tak, Smolder to jest nowy unikatowy status, to jest nowe unikatowe podpalenie, ponieważ jest Burn, czyli jako zwykłe podpalenie, teraz będzie jeszcze Smolder. I to są dwie kompletnie osobne rzeczy. Smolder na ogół będzie działał w taki sposób, że będzie podkręcał właśnie ten damage, który będzie mógł gdzieś tam w jakiś sposób podkręcić, a to jest gdzieś tam wyjaśniane. Tak czy inaczej, to są dwie kompletnie różne rzeczy i trzeba to rozróżniać. Arson's Advantage Upgrade to jest upgrade, który dawał nam przy pilarze manę i się teraz zmienia po prostu z 10 do 15%. Meteor Shower. Moi drodzy, w moich oczach Meteor Shower chyba zacznie być grywalny. Będzie w taki sposób, że będzie się podbiegało i kastowało przez sekundę jedną Meteor Showera, po czym ta umiejętność będzie dudniła przez 4 sekundy po tym, jak my go wykastujemy. Więc będzie mogli sobie dalej biegać, robić co będziemy chcieli, a te meteory będą spadały w jednym konkretnym miejscu. Damage przy uderzeniu został zwiększony z 75% do 100%. Do tego tick zmienia się z jednego uderzenia na jedną sekundę. I do tego zostaje zwiększony damage tiku w środku z 25 do 50% weapon damage'u. Ale to wszystko jest za to, że
po wykastowaniu Meteor Showera zabiera nam się cała mana z paska. Jednak to nie jest jakiś tam bardzo duży problem, ponieważ jak tutaj dalej możemy przeczytać, jest Immolation Upgrade, który zwiększa, czy który daje nam regenerację many za każdy hit po 3%, czyli każdy raz jak uderzy ktoś Meteor Showerem, to ma 3%. Wiemy, że na rolce jest też mana, wiemy też jak działają inne perki, więc tą maną raczej nie powinno być problemu. No, bo do tego też to, co chciałem, to co mówiłem na początku, że lekkie ataki już nie będą biły, nie będą zabierały many. No dobra, idźmy dalej. Judgment of Helios Upgrade. Zmieniono funkcjonalność, że teraz targety, które są, znaczy inaczej. Sad zmienia funkcjonalność do tego, że uderzanie targetów, które są właśnie pod tym efektem Meteor Showera, że będziemy uderzać ich lekkimi albo ciężkimi atakami, to będziemy nakładać właśnie staki tego Smoldera. Tego Smoldera, który może okazać się kluczowy przy boostowaniu obrażeń z konkretnych umiejętności. Fury Determination Upgrade został wrzucony jako finałowy upgrade Meteor Showera. Fireball z kolei dostaje upgrade damage'a ze 140% na 150% i już nie będzie zostawiał placka pod nogami przez te 6 tam 9 sekund, w zależności od tego, czy jest upgrade, czy go nie ma, tylko dotka będzie od razu wchodziła przy impakcie, tak? Będzie nakładany smolder dot, więc ten smolder też będzie mógł być wykorzystywany do tego, żeby na przykład potem pilarem poprawić i przyłożyć przeciwnika. Dalej, Scorched Earth Upgrade zmienia funkcjonalność i teraz zadaje stack Smoldera na hicie. Incinerate został podkręcony, animacja jest szybsza. Do tego ta umiejętność dostała Grit i został zwiększony damage ze 130% do 150%, ale już Was informuję, że na upgrade'ie, na perku Incinerate nie będzie uderzał drugi raz, więc tak generalnie reasumując, to jest nerw tutaj dla mnie. To jest nerw, bo Incinerate działał dobrze, jak przy ten crit był, to była fajna umiejętność. Dobra, ale idziemy dalej, bo tu jest właśnie o tym powiedziane, tak? Flame Out Upgrade. Zostaje zabrane drugie uderzenie z Incinerate'a, w zamian za to dostajemy Empowera na 7 sekund, maksymalnie będzie 5 stacków, jeden stack Empowera 3%, czyli 15% tego Empowera będzie. Burnout, czyli nasz dash na Firestaffie, będzie miał ten dystans, który jest na ulepszeniu, będzie już w bazie, będzie bazowo na taki dystans Burnoutem będzie można się przemieszczać. Do tego staje zwiększony damage aż o 1% i do tego damage over time, który jest zdawany, będzie dodatkowo nakładał smolder, tak? Czyli wszystko jasne. Ale przejdźmy sobie dalej, bo tu jest coś ciekawego. Hit it up upgrade, czyli upgrade burnouta, będzie wywoływał eksplozję. I jak dobrze rozumiem, będzie wywoływał eksplozję w miejscu, z którego będziemy my się daszować, tak? I w zależności od tego, jaki będzie dystans, to taki będzie damage zadawany. Dalej, pasywki. Tutaj mamy kilka zmian. Spell Focus i Flare to są pasywki, które są odpowiedzialne za zużycie many w lewym drzewku. One teraz będą działały jako jedno drzewko razem. Singe zostaje zmieniony, że będzie działał nie tylko z lekkimi atakami, ale i z lekkimi i z ciężkimi. Flare z kolei to jest właśnie ta umiejętność, która była odpowiedzialna za manę. Ona jest bardzo wysoko w drzewku. Teraz będzie działała w taki sposób, że ciężkie ataki będą robiły splash damage, czyli będą się rozbryzgiwały na obszarze 1 metra. Pyromania jest zreworkowana i będzie podkręcała nasze obrażenia o 10% kontra podpaleni przeciwnicy. I tutaj jest napisane burning, a nie smoldering, więc chodzi o podpalenie to klasyczne. Hit up zostaje zreworkowany. Jeżeli będziemy dodge'ować ataki przeciwników, no to będziemy wrzucać im staki podpalenia. Trial by fire zostaje zmieniony. To jest ta umiejętność, jakie kręci taki pierdzielnik dookoła gracza na dużym obszarze. Teraz on będzie się odpalał, jeżeli gracz, który gra z Firestaffem, uderzy przeciwnika, który jest w odległości 4 metrów, to wtedy ten Trial by Fire się odpali i będzie miał zwiększony damage, zamiast 5 będzie bił 20% co jakiś czas i cooldown jest zmniejszony
ze 120 sekund na 30 sekund i będzie trwał nie 10 sekund, a 5 sekund. Dobrze, okej, Smolder już mam wyjaśnione. Runa Heliosa będzie miała zwiększony obszar działania, czyli ten taki placek pod nogami z 2 metrów do 4 metrów, ale damage bonus będzie zmniejszony z 25% do 20% i Rehit Ultimate będzie kompletnie przebudowany, już nie będzie dawał many, tylko będzie sprawiał, że jeżeli gracz, w którego uderzymy heavy atakiem, będzie miał 5 staków podpalenia, wtedy pojawi się wybuch damage'u AOE dookoła gracza, który nie zdawał 100% obrażeń, to będzie cooldown 10-sekundowy. Bugfixy pomijamy, bo tak jak już powiedziałem, z tymi bugfixami to może być bardzo, bardzo różnie. Pozwólcie, że raz się napiję. Dobrze. Gravity Well, już mówiłem, że to jest atak zasięgowy. Szarża będzie wyjaśniona z 10 do 15 metrów. Zasięg. Greatsword Ability Updates. Czy my to wszystko musimy tutaj przechodzić? No dobrze, przejdźmy. Tuned Primary and Heavy Attack. Homing to be consistent with other melee weapons. Chodzi o to, że ataki, to nie jest homing, to homing. Że ataki będą działały tak jak inne innych melee broni, czyli Greatsword nie będzie się tak przylepiał, jak się przylepiał wcześniej. Więc to jest ta zmiana, która moim zdaniem jest kluczowa i to był absurd, że to się tak lepiło. Kto grał Greatswordem, pewnie się z tym nie zgodzi, powie, że tak być powinno. Nie, tak właśnie być nie powinno. To nie jest broń asasyńska, tylko to jest broń, która jest wielka i ciężka. Giant Slayer. Wyjaśnienie zostało poprawione. Path of Onslaught Quick Charge Bonus. Increase the time it takes to charge a heavy attack, czyli zostały zwiększone czasy, jak długo będziemy ładować ten ciężki atak. To zostało tutaj zmienione w takiej zasadzie, że to jest napisane to be only 50% faster instead of twice as fast, tak? Czyli będzie po prostu dwa razy, będzie 50% szybszy, a nie dwa razy szybszy. Cokolwiek to znaczy, ale myślę, że będzie po prostu wolniej finalnie. Crosscut, zwiększony cooldown z 15 do 20 sekund. Relentless Rush, Adaptive Rush Upgrade, root, skrócony z sekundy do pół sekundy. Giant Slayer Passive, są zredukowane damage z 20% do 15%. Swift Onslaught Passive, zmieniona aktywacja, trigger off ability hits and not ability activations. Kurczę. Pomijmy to. Kompletnie nie wiem, co z tą pasywką się tutaj dzieje, więc ciężko jest mi to wyjaśnić, więc możemy sobie przejść dalej. Dalej mamy Greatsworda, tooltipy są wyjaśnione, żeby wszystko było jasne i przejrzyste. Haczetka, tutaj to, co jest bardzo ważne i w sumie chyba przy każdej broni będę po prostu poruszał tylko to, co jest bardzo ważne. No to Death Ultimate zostaje zmieniony i ta nietykalność zostaje zmniejszona do pół sekundy, ale w zamian za to gracz będzie otrzymał 500 HP plus 50% swojego maksa HP i cooldown Defa jest zmniejszony z 75 sekund do 60 sekund. Chodziło twórcom o to, żeby gracz nie mógł z nieśmiertelnością stać i bić przeciwników, tylko żeby po prostu dało się go pokonać. Tak? W dalszym ciągu postać, która będzie tego używała, będzie no, nie będzie do zabicia na strzała, tylko dostanie bardzo dużo z powrotem, ale jeżeli poleci burst damage jeszcze raz, no to te obrażenia nie polecą sobie w powietrze, tylko zostaną władowane w gracza. I to jest ta najważniejsza zmiana. Ice Gauntlet, moi drodzy, tutaj nic ciekawego tak naprawdę się nie dzieje, tylko mamy jakieś bugfixy. Przy Life Staffie, no aż tak dobrze się nie znam, ale to co w Life Staffie mi wpadło w oczy, to Stamina Regen w Sacred Grandzie zostaje zmniejszony z 50% do 25%. Muszkiet sobie zawsze pomijam. To, co jest dla nas najważniejsze w tym momencie przy muszkiecie, to kwestie związane z celowaniem i każdy gracz muszkieta, jak wejdzie do gry, powinien się na to najpierw rzucić i zobaczyć, jak mu się gra, jak to wygląda. Bugfixy przy Sword and Shieldzie są tylko i wyłącznie. Dalej mamy Void Gauntlet i tutaj mamy zmiany związane z Tetherem, czyli z tą taką linką. I przy tym się zatrzymam, bo to jest dosyć istotne. Ten projectile, wielkość tego projectile'a, który leci w przeciwnika, zmniejsza się 0,4 metra do
pół metra, czyli będzie się tym finalnie łatwiej celowało. Uderzenie, które od razu się wbija w przeciwnika, nie będzie biło za 10%, tylko za 100% weapon damage'a. I zasięg tej linki będzie zwiększony z 15 metrów do 20 metrów. Do tego zwiększy się mana regen ze 100% do 200%. I do tego też HP, które jest zwracane przez ulepszenie Soul Eater, nie będzie działało w taki sposób, że będziemy dostawać 80% zadanych obrażeń, bodajże tam jest przy tym, jak zabijem przeciwnika, tylko za każdym razem, tak? Czy zostanie zakończone, czy przełamane, czy ucięte, to zawsze wtedy HP dostaniemy. I moim zdaniem, moi drodzy, to jest ten moment, kiedy może się okazać, że takie połączenie Firestaffa z Void Gauntletem w lekkim secie albo w średnim secie okaże się być grywalne jako assassin. Ja myślę, że bardziej ten lekki set w formie asasyńskiej, że to może zacząć naprawdę dobrze działać. Jeżeli ktoś ma gdzieś tam wokół, jeżeli ktoś gdzieś ma jakieś przedmioty, to ja oczywiście mam, to polecam popróbować na serwerze testowym, znaczy myślę, że na serwerze testowym nie, ale jak już wyjdzie, to wszystko na serwery live. Do tego Essence Rapture też zostaje delikatnie zbuffowany, będzie szybciej dolatywał, będzie łatwiej nim trafiać i będzie więcej bił. Oblivion zmienia się, ponieważ stamina regen będzie miał, podkręca się, przepraszam, będzie podkręcał regen staminy o 25%, zamiast dawać konkretne punkty, konkretne ilości. Mamy też pasywki, które są pozmieniane, ale tutaj też nie ma jakichś takich kosmicznych rzeczy, nad którymi można by się pest pochylać. Dobrze. Dalej, mamy perki. Empowering Meteor Shower. To jest perk do broni. Dobrze. Power increase across the board for Firestaff. The Empowering Meteor Shower perk duration was reduced from 10 seconds to 6 seconds and it no longer refreshes the duration of all stacks on reapplication. Czyli perk Empowering Meteor Shower ma po prostu zjazd z 10 sekund do 6 sekund. Empowering Incinerate. Tutaj, moi drodzy, zmienia się nazwa. Grid spada z tego perka, z przedmiotów. Teraz już ten grid jest normalnie przy umiejętności i zostaje zwiększony damage z 20 do 30% na broniach maksymalnie. Tak? A jeżeli chodzi o przedmioty, no to z 12 do 17%. Empowering Fireball. Zmieniają się również zasady i to bardzo dobrze, ponieważ Mag dostał dosyć już mocny boost i Empowering Fireball będzie działał tylko i wyłącznie na targetach, które mają powyżej 50% zdrowia. Efficient Burnout, tutaj będą staki Fortify'a się pojawiały. Po odpaleniu Burnouta znika nam regen many i w zależności od tego, ile uderzymy przeciwników, no to tyle tych staków Fortify'a będzie mieć. Jeżeli będziemy mieli Burnouta na broni, to moi drodzy, jeden stack 13% Fortify, tych stacków maksymalnie 3, czyli 39% Fortify. Się może okazać, że naprawdę będziemy mieli tanków magów w heavy setach Firestaff będą biegać. Więc no nieźle. Nieźle. Accuracy perk, reduce accuracy bonus for perk by 50%. Nie wiem. Ale to co wiem, to Mortal Empowerment. No tutaj stała się dzicz, muszę wam powiedzieć szczerze. Jestem zaskoczony. Teraz Mortal Empowerment będzie działał tylko przez 2 minuty. Do tego abilitka nie będzie wydłużała swojego działania, nie będzie odświeżana za każdego killa i staki zostały zmniejszone do 10 punktów. Uważam, że to jest kompletne ubicie Mortal Empowermenta i ja nie wierzę, że to w takiej formie wyjdzie na serwery live. Ja to widzę w taki sposób, że jeżeli ma trwać 2 minuty, to rzeczywiście ma się odświeżać za każdego killa, albo musieliby zrobić tak, że ten Mortal Empowerment musiałby się chyba nabijać jeszcze przy pasywkach, znaczy przepraszam, przy asystach, bo inaczej nie widzę sensu kompletnie grania z tym perkiem. Dla mnie on jest teraz do śmietnika, chociaż ja z nim nie grałem nigdy, ale jak na to patrzę, mówię, to jakaś katastrofa to przecież jest. Tak być po prostu nie może. Dobra. I tak naprawdę z tych takich rzeczy tutaj przy umiejętnościach to chyba byłoby na tyle. Teraz możemy sobie przejść jeszcze dalej przez game mody. Tak jak już mówiłem na samym początku, tych zmian jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja sobie troszeczkę powybierałem tego, co może być interesujące. Na wojnach kukły nie będą mogły być atakowane, żeby nie można było stakować sobie run serca.
broniący będą mogli wybrać sobie miejsce, gdzie będą się respić w forcie. I to bardzo fajna zmiana, bardzo mi się to podoba. Outpostraż, tutaj to o tym już mówiłem w poprzednim materiale, za zajmowanie punktów będzie punktacja podkręcona. Gracz będzie więcej tych punktów dostawał. Zostały też zmienione jakieś wiadomości, ale to jest bardzo mało istotne. Z kolei na arenach 3x3 Cranberry Kompot. To był kompot, który podkręcał regenerację staminy bodajże. Jak dobrze pamiętam, jego już nie będzie można używać na arenach. Do tego za inwazję będzie lepszy drop. Będzie lepszy drop, ale to jest drop skierowany, to jest drop pod kątem kontentu PvE skierowanego właśnie pod skażonych, więc w zasadzie w dalszym ciągu nic tak niesamowitego. No ale będzie więcej też Umbral Shardów i Territory Standing Pointów, coinów i Faction Tokenów. I to może być dosyć przyjemne, moi drodzy. Dalej, ekonomia, progresja i gear. Tu jest tego też znowu bardzo, bardzo dużo, ale to, co może Was najbardziej zainteresować z tych wszystkich zmian, to to, że jest to informacja, której jest napisane, że każdy sprzęt epicki na Gearscore 590 w górę będzie mógł być upgrade'owany do 600 i wtedy będzie stawał się legendą, będzie dochodził kolejny perk. Nie wiem, czy to jest jakaś pomyłka, czy to nie jest jakaś pomyłka. Ja tutaj widzę takie drobne ubijanie craftów albo jakiś balans w kierunku tego, że przedmioty craftowalne nie były aż tak drogie. Nie wiem. Wygląda to podejrzanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć w poprzednim filmie, ale zapomniałem odpowiedzieć, no to crafting. Exp bonus za pierwszy wykonany craft danego przedmiotu nie będzie razy 2, tylko razy 3, żeby szybciej levelować sobie crafty. I wszystkie crafty zostaną zresetowane. W sensie nie to, jakie macie poziomy, tylko że znowu będziecie mogli wykorzystać ten pierwszy raz. Więc jeżeli teraz macie dwa razy expa na tych wszystkich przedmiotach, to skraftcie sobie, jak wyjdzie patch, będziecie mogli razy 3, jeżeli macie jakieś niepodobijane crafty jeszcze u siebie. No i dalej można by się przez to wszystko przebijać, ale ja, moi drodzy, nie będę Wam tego wszystkiego tutaj przedstawiał, bo byśmy siedzieli tutaj po prostu kilka godzin i trwałoby to zbyt długo. Jeżeli natomiast jesteście bardzo ciekawi, dociekliwi, czy są to jeszcze jakieś fajne, warte uwagi rzeczy, takie, które mogą odmienić Wasze życie, no to zajrzyjcie proszę. Ja przedstawiłem Wam te najważniejsze rzeczy, które wywrócą nam grę dosłownie do góry nogami pod kątem PvP i PvE. Wiem, że wiele osób będzie w tym momencie złych, wiem, że wiele osób będzie rozczarowanych, że poświęciło bardzo dużo czasu, ale prawda jest taka, że balans patche takie są i zawsze w grach takie były. I jak wychodzi balans patch, to wykręca się wszystko do góry nogami. Jeżeli ktoś o tym nie wiedział, no to cóż, co ja mogę powiedzieć? W każdej innej grze będzie tak samo. A jeżeli nie wyjdzie w jakiejś grze balans patch, to wyjdzie aktualizacja, która podniesie gear score, która podniesie maksymalny level, i to wszystko, co uzbieraliście, też będzie do kosza. Tutaj w tym przypadku raczej nie będzie wszystko do kosza, tylko będzie po prostu trzeba zmienić jakieś rzeczy, co wiąże się z dodatkowym contentem, będziecie mieli co robić w grze. Na pewno będzie na początku o wiele ciekawiej. Ja się cieszę, oczywiście ma to też potężny związek z tym, że te rzeczy, którymi ja grałem dotychczas, będą lepsze niż były. Będę mógł sobie więcej pokombinować, będę mógł sobie coś pozmieniać, w końcu będę mógł grać tym, czym ja bym chciał sobie grać, więc to moje pozytywne nastawienie stąd się bierze, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale pamiętajcie, że te balance patche to jest coś bardzo, bardzo normalnego. Tak czy inaczej, już żeby nie przedłużać, bo ten film jest na pewno bardzo długi, dzisiaj, jeżeli oglądasz to przed godziną 19, 24 lutego, to o godzinie 19 ja oczywiście będę streamował. Zobaczymy sobie te zmiany na serwerze testowym, sprawdzimy, jak to wszystko działa. Jeżeli natomiast oglądasz to po 19, sprawdź, może jeszcze jestem na Twitchu. No jeżeli nie, no to pewnie będzie więcej filmów ode mnie wrzuconych już z samego serwera testowego, gdzie coś powyjaśniam. Tak? No ale już tak na zakończenie. Klasycznie. Moje streamy są według harmonogramu w poniedziałki, środy, piątki o godzinie 9:00. Jeżeli jesteś zainteresowany streamami, które odbywają się wieczorami albo popołudniami, no to zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych, Facebooka, Discorda czy karty społeczności na YouTube. Tam informacje o takich streamach
są. Kłaniam się niziutko raz jeszcze. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś swoje spostrzeżenia co do tych patch notesów, czy może coś pominąłem, co jest super ważne, bo ja jestem tylko człowiekiem i też mi się zdarza popełniać błędy. Na razie, cześć, cześć.